Jest taka kobieta, święta kobieta, siostra Elwira, która założyła wspólnotę Cenacolo, pomagające osobom będącym w ogromnym kryzysie swojego człowieczeństwa, w strasznym zniewoleniu, osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, różnych innych takich rozpaczliwych stanach. I ta kobieta ona z wielką miłością służy tym właśnie swoim podopiecznym. I sama o sobie mówi, ja jestem jak taka głupia gęś. To jest osoba bardzo prosta, ona nie kończyła jakichś wyższych uczelni, ona nie była w jakichś szkołach duchowości. Wszystko co ma, po prostu przyjęła od Jezusa z wielką pokorą i prostotą i teraz tym się dzieli. Dziś czytamy, że Jezus powołał rybaków. To nie byli ludzie strasznie ambitni duchowo, którzy zapisywali się na kolejne kursy głęboko przeżywanego życia duchowego. Nie, po prostu zostali obdarowani. I to jest w ogóle sedno chrześcijaństwa: że my sobie tego nie wypracowujemy sami. To zostaje nam dane. A co my z tym dalej potem zrobimy, to już inna historia.